Hej wszystkim, tu Eni. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu haul zakupowy, ale tym razem z sklepów internetowych, dokładnie ze sklepu na Strychu, z Zielonych Kotów i takie drobne zakupy z papierniczego. Także jeżeli chcecie zobaczyć, co ostatnio fajnego znalazłam, to zapraszam na film. Miłego oglądania. No i zaczniemy sobie od zakupów na Strychu. Dokupiłam sobie przede wszystkim tusz, taki zielony, to jest ten Twisted Citron. Ostatnio jak robiłam kwiatki, miałam problem właśnie z zielonym w jaśniejszym odcieniu, bo mam, ale taki ciemny, w takim bardziej kolorze trawy. No i jednak tutaj mi tego brakowało, zawsze mogę sobie też ten całkiem ciemny pomieszać z tym, będę miała już taki średni odcień, bo na razie sobie kupuję takie podstawowe kolory, żeby mieć w każdym po prostu kolorze, a potem już będę się bawiła w kupowanie jakichś tam odcieni. Ale nie chcę też ich mieć jakoś nie wiadomo jak wiele, no bo to jednak się wysusza potem, więc ja też tak jakoś bardzo dużo też strasznie nie używam, ale jednak ostatnio no polubiłam te distresy i praktycznie w każdej pracy się nimi bawię, także tym bardziej teraz do kwiatków, także fajnie, że chociaż mam ten, jeszcze muszę sobie dokupić jakiś ciemny fiolet, aż dziwne, że nie mam fioletowego, mam, ale taki bardzo jasny i jakiś pomarańcz i chyba będę miała takie już podstawowe kolory. I drugą rzeczą, na którą też długo się zastanawiałam, to był wosk i to jest w kolorze miedzianym. Myślałam, czy wziąć ten, czy złoty. Jeszcze był taki perłowy róż, który mi się podobał, no ale nie wszystko naraz. Jakoś stwierdziłam, że wezmę sobie miedziany, aczkolwiek teraz troszkę żałuję, bo bardzo dużo prac w ostatnim czasie dziewczyny wrzucały właśnie z użyciem złotego wosku. Strasznie mi się to podobało, więc na pewno moim jakimś tam najbliższym zakupem będzie wosk w odcieniu właśnie w kolorze złota. Ale na razie mam chociaż to, także też się cieszę. Kolejną rzecz, którą wreszcie udało mi się dorwać, jest to no takie coś do kleju i do końca nie wiem jak to się nazywa, bo ja to zawsze szukam na dziale kleje i taśmy, ale za każdym razem już od pół roku, gdzie kupuję sobie właśnie w takich ponad pół roku sklepach skrapowych, czy to są Zielone Koty, czy na Strychu, czy Scrapbooking Shop, no non stop było to niedostępne. No i w końcu się udało, więc sobie kupiłam, także bardzo się cieszę, bo podobno dzięki temu klej nie pęka. Przynajmniej tak dziewczyny mówią, ja mam z tym problem, ostatnio non stop mi pękała ta tubka z Magica. Ja nie lubię używać tych buteleczek z igłami, bo już mi się zdarzyło kilka razy, że igła mi utknęła. No i stwierdziłam, że już tego nie będę używać, ale jeszcze sobie chcę przetestować tubkę, którą poleca Asia Szulik właśnie z Actiona, tylko muszę wykończyć tam klej. I może sobie faktycznie przerobię tam, tak jak ona pokazywała, że utnę sobie końcówkę z kleju Magic do tamtej buteleczki i może chociaż to się sprawdzi, no ale na razie do Magica zwykłego chciałam bardzo mieć to cacko. Kolejną rzeczą to są takie kółka, chociaż myślałam, że będą ciutkę mniejsze, to tak kupiłam, jakbym chciała sobie zrobić jakiś album tagowy czy coś takiego, ale jednak te kółka są troszkę za duże, jakoś tak źle sobie popatrzyłam, wydawało mi się, że będą mniejsze, także na pewno muszę sobie troszkę w innym rozmiarze też kupić, ale może do czegoś mi się tam przydadzą, jak już mam. No i tutaj sobie zamówiłam tekturki z napisem Wielkanoc. Były dwa wzory, takie bardziej proste literki i bardziej takie fikuśne. Ja zawsze lubię takie właśnie wywijaski, także wziąłam sobie te. To są te ze skrapińca, już na Wielkanoc. No i teraz mamy jeszcze Famiran. Ostatnio też robiłam troszkę kwiatków, więc troszkę Famiranu mi zeszło, także dokupiłam sobie właśnie tych, z których najczęściej korzystam, czyli w różu, w fiolecie i jeszcze wzięłam sobie taki w brązach do właśnie kwiatów, gdzie będę chciała do vintage'owych prac bardziej w brązie pododawać. Także to. I to mi się podoba, że w każdy jest jeden opakowany w osobną folię, a te folie ja zawsze lubię wykorzystywać potem do czegoś, żeby sobie przechować właśnie papiery czy cokolwiek, żeby się nie zakurzyło, także będę miała. No i jeszcze tak chcę Wam mniej więcej po kolei pokazać. Kupiłam sobie bazę na czekoladownik i to właśnie dlatego, bo głównie chcę sobie też robić tutoriale, już próbować od dziewczyn robić, ale ten mi się tak spodobał, bo to jest taki w złocie i on naprawdę na żywo jest dużo ładniejszy. On na kamerze tak nie zobaczycie tego efektu, jest taki naprawdę no przepięknie się błyszczy, jest dużo ładniejszy. Więc dlatego, że nie mam takiego papieru, stwierdziłam, że sobie kupię tutaj bazę na taki właśnie czekoladownik.
Ale tam dorzuciłam sobie jeszcze biały, jakbym nie miała czasu na zrobienie bazy, coś mi wyszło tak nagle do zrobienia, żebym miała tak na szybko, także jeszcze sobie wzięłam też biały. I kupiłam sobie też bazę na kartkę, bo ostatnio robiłam pierwsze swoje, na pudełko do kartki. Pierwsze pudełko ostatnio robiłam właśnie na wymiankę i też mi się spodobało, żeby kartka tak czasami była w takim pudełeczku. I w sumie żałuję, że kupiłam, bo teraz bodajże Handmade przy kawie, jeżeli się pomyliłam, to przepraszam, ale raczej ona wrzucała właśnie tutorial, chyba tak, jak zrobić bazę właśnie na pudełko do kartek. I właściwie można zrobić pod każdy wymiar i tak prosto wytłumaczyła, naprawdę szybki, prosty, fajny sposób, także na pewno teraz będę robiła razem z nią pudełka, no ale to zamówiłam jeszcze przed tym, jak wrzuciła tutorial, także mam jeszcze jedno. I sklep na strychu już się przyzwyczaiłam, że raczej gratisów nie dodaję żadnych, a jak już dodaję, to coś takiego naprawdę drobnego. No i tym razem to była baza do kartki jedna, więc no, zrobię na niej jakąś tam karteczkę. I kolejne rzeczy to już są bardziej papiery. I tak, przede wszystkim paseczki. Ja lubię zamawiać te paseczki, bo one są dosłownie za grosze, a zawsze do czegoś można użyć. To jest UHK Gallery i tu są takie napisy właśnie po polsku w różu i w zieleni, takiej ciemnej, więc można i do bardziej męskich i do takich kobiecych użyć. No i tu są takie napisy, jak widzicie. I tutaj to nie wiem z czego było, ale też takie właśnie napisy. Takie rzeczy do różnych prac potem pod kolory się fajnie przydają, także tego nigdy też nie za dużo. I potem wzięłam też z UHK Galery takie zestawy pasków. Już Wam otwieram. To są napisy, tagi i motyle. Tagi takie już właśnie wiosenne, troszkę wielkanocne. Potem napisy z jednej strony są po angielsku, z drugiej po polsku, tylko już właśnie też w innym kolorze, ale dosyć takie fajne te napisy. I motylki z dwóch stron takie same. Także to, a drugie to są takie już bardziej w zieleni. I one były bodajże po złotówce za trzy paski, także naprawdę za grosze. Tu motyle. O. Tu mnie ten napis rozbawił. Bez glutaminianu sodu. Więc tu prędzej wytnę te wow po angielsku. Ale reszta napisów jest całkiem fajnych. No i tutaj takie tagusie. Dalej jeszcze paski, te z myślą o Wielkanocy już, takie tagi, to jest laserowy love, z tyłu są motylki niebieskie, ale ja raczej kupiłam je dla tych tagów. Potem mamy takie listki do wycięcia, to nie wiem nawet z czego było, tu też z UHK Galery takie fajne obrazeczki dziecięce. Podobały mi się, więc wrzuciłam. I tu też mamy z jednej strony kwiatki. To jest vintage tryb laserowy love. Ale ja je kupiłam też dla tych pięknych tagów. Śliczne są. W sumie nie wiedziałam, nawet nie zwróciłam uwagi, że z tyłu są kwiaty, bo tak to bym wzięła nawet dwa, no ale. Potem sobie wzięłam jeszcze taki ten z Zoju Design. Forest Dream, dodatkowy jeszcze, który ostatnio nie wzięłam, sobie taki arkusz z listkami. I tu są z tyłu wianki takie, ale ja bardziej będę używała tych listków. I teraz Wam pokażę jeszcze pojedyncze arkusze, które sobie wzięłam, czyli listki z Craft O'Clock. To są akurat te szóste.
Takich jeszcze nie mam. Zawsze sobie dobieram, jak widzę, że jakieś są dostępne, których nie mam. To są zaś te siódme. Jeżeli jesteśmy na Craft O'Clock, to jeszcze sobie wzięłam, bo ostatnio nie wiedziałam nawet, że do tej kolekcji są po prostu kwiatki. To jest te Creative Reverie, czy jak to się tam mówi, i one właśnie są pod tą kolekcję też zrobione, ale też do innej pasują. Myślę, że same takie coś do kartek kupić też nie zaszkodzi. No, ale ja mam akurat tą kolekcję, więc jeszcze sobie kwiaty dobrałam, piękne są. Jeżeli jesteśmy przy kwiatach, to jeszcze spodobały mi się właśnie te. To są ze Scrub Boys Loveland. Przepiękne. Moich jednych z ulubionych odcieni. Jeszcze ptaszki, także fajnie. Do tego ostatnio też zamawiałam sobie już ten arkusz z Forest Dream, ale wtedy nie zwróciłam uwagi, że z jednej strony są zwierzątka, a z drugiej właśnie kwiatki, więc żeby potem nie mieć problemu co wycinać, to sobie domówiłam drugi arkusz. I dwa arkusze jeszcze z Berylicious, bo kupiłam sobie całą teraz kolekcję, więc stwierdziłam, że dodatkowo jakby mi brakowało, dokupię sobie te elementy do wycięcia, bo one też fajne są potem do użycia w przepiśnikach czy w kartkach, właśnie jak ktoś lubi koty, więc to, a tu po prostu jakby mi jeszcze jakiegoś arkusza brakło, to te kwiaty są myślę takie najfajniejsze, żeby użyć, czy okiennice jakbym potrzebowała dodatkową, no zobaczymy, dobrałam sobie. I tak samo kupiłam sobie małą kolekcję z tym Dear Diary z Mintai by Mintai. No Mintai by Karola, ale tam są właśnie w kolekcji, bo ja mam tą małą, takie malutynkie te karty, więc też sobie domówiłam takie większe. Z tyłu to mają takie ramki. No nie wiem, czy będę robiła jakiś mały albumik, czy po prostu jakieś kartki, czy cokolwiek. No ta kolekcja mi się już od jakiegoś czasu podobała. Właśnie, więc stwierdziłam, że sobie wezmę chociaż mały bloczek i tyle. I teraz tak. Tu mamy właśnie te elementy do wycięcia, takie malutkie, i właśnie szkoda, że nie wziąłam sobie jeszcze tych elementów dodatkowo, żeby mieć trochę większe. I tu mamy właśnie te karty takie. No maluteńkie są. Też może mini książeczkę można dołożyć do jakiegoś albumu, ale jednak. No i tak, tu mamy dechy. Tu takie różne zapiski. I tu jest coś, co po prostu od razu skojarzyłam Age of Technology. No po prostu identyko. Więc te wzory się czasami też lubią powtarzać, podobne. Ale tu zaś z drugiej strony są takie przepiękne kwiaty. Choć też takie bardzo podobne kwiaty są ostatnio w bloczku z nowych kolekcji z Actiona. Bardzo podobne tak samo. I kolory, i wszystko. Chyba w tym Natur. Nie wiem, nie pamiętam do końca. Tu mamy taką właśnie murek fajny, no i to, co mi się też bardzo podoba właśnie z tego. Tu takie wzory i bardzo podobną do poprzedniego. Delikatnie się różnią układem tu na dole, więc no tu takie właśnie jakieś. I znowu coś takiego, tylko znowu w innym. No i tu już się powtarza. No także wydawało mi się, że będzie ciekawsze, tak wam szczerze powiedziawszy, bo tutaj się bardzo dużo powtarza tych grafik. Ale no właśnie mówię, no do czegoś na pewno wykorzystam, bo ogólnie jest bardzo ładna ta kolekcja. I teraz wam jeszcze pokażę naklejki, na które też polowałam, ale źle wpisywałam i nie umiałam ich znaleźć. Trzeba kombinować, już nie pamiętam w końcu co wpisam, żeby je znaleźć, ale no ciężko było przy ostatnich zakupach, więc dorwałam teraz. To są te z Mintaia naklejki, one teraz robią je do wielu kolekcji. One są właśnie takie grubsze i zastanawiam się właśnie jak bardzo, ale nie są aż takie grube. Chciałam wam to pokazać, widzicie? Nawet nie są takie całkiem grube, wydawało mi się, że będą grubsze i że będzie to za bardzo odstawać w kartce, a właśnie, że nie. Na takiej cienkiej tekturce to się nawet, widzicie, wygina. Więc świetne, ja nie mam tej kolekcji, ale do kartek urodzinowych, szczególnie dla dziewczynki, no przepiękne. Te napisy same też do różnych potem prac można użyć. No fantastyczne są. Także bardzo się cieszę, że
te naklejki udało mi się dostać. No i teraz kolekcje. Najpierw Wam pokażę tą, z której nie jestem zadowolona. Ogólnie chciałam kupić całkiem inną, ale nigdzie w tych sklepach, w których ostatnio robiłam zamówienia, nie było już jej dostępnej, bo to jest starsza kolekcja. Chciałam ze Sweet Dessert, jak to się tam czyta, no taką do przepiśniku właśnie, bo będę robiła przepiśnik. Nie pamiętam, z jakiej natomiast firmy te papiery, ale no nigdzie nie ma ich już dostępnych, więc wybrałam sobie inną z właśnie Dovercraft. Ja bardzo dużo kiedyś z tej firmy kupowałam na początku mojej przygody ze scrapbookingiem, tak samo tusze, i powiem Wam szczerze, że od początku jakoś nie byłam do końca zadowolona, bo mimo że ta firma faktycznie ma dość tanie rzeczy, ale jednak potem po jakości to widać, więc no, ale na ogół papiery są dosyć ładne. Tu mi chodzi tylko o to, że grafika, znaczy nie grafika, tylko gramatura jest bardzo cienka, bo jednak na te papiery się przyzwyczaiłam, że są grubsze zwykle w innych kolekcjach, a tu jest 150 i one są dosyć takie giętkie. Ale no będę używała grubszych stron po prostu w przepiśniku i tyle. I tu mamy aż 32 arkusze, co mnie tutaj zaś na pozytywnie zdziwiło. Więc na pewno zostanie jeszcze mi tego na jakiś drugi przepiśnik. I tak, tu mamy coś takiego, co się nam nie przyda. Fajnie jak w kolekcjach wykorzystują ten papier, a tu niestety nie. I mamy tak, tutaj mamy trzy takie róże, one są w ogóle jednostronne, więc no niby 32 arkusze, ale jedne wzory, za to nie trzeba się zastanawiać, co wyciąć. Tu mamy znowu paseczki. Tutaj mamy właśnie coś, co lubię już takie wzory typowo do przepiśników, takie torciki. Krata. Też zawsze kojarzę z przepiśnikami wszelakie kratki, także tu takie róże. Fajne. U mnie kolorki są takie ładne, takie właśnie sympatyczne do przepiśnika. Idealne. Kropeczki. Tu takie jakiś wzorek. To się zawsze jakoś nazywało, ale zawsze zapominam. Ale wiecie co? To mam w ogóle. Tłusty czwartek niedługo, jak ja to kręcę. Oczywiście wrzucę już długo po tłustym czwartku, bo na razie mam filmy zaplanowane, ale już chcę nakręcić sobie, pochować te zakupy. Także tu takie mamy zielone tło. Takie jakieś kwiatki. I też mi się bardzo podobają takie filiżanki właśnie z cytrynką. Jak będę robiła właśnie napoje, no to do przepiśnika idealnie ta strona. I jeszcze tu mamy trzy z takimi fajnymi babeczkami. No także nie jest zła ta kolekcja, tylko mówię, no troszkę grubszą jakby zrobili, to by było fajniej. No i jednak tamta Sweet Dessert mi się jeszcze bardziej podobała, ale ta nie jest zła, bo naprawdę tak się naszukałam tych do przepiśników różnych kolekcji, że naprawdę. Kolejna kolekcja, na którą się zdecydowałam, którą też już zapewne znacie, to jest My Sweet Provence z Lemoncrafta. Ona mi się już u Was bardzo, bardzo podobała i zdecydowałam się właśnie na ten bloczek w tej wielkości i tu mi się strasznie nie żałuję, bo bardzo piękne ma papiery. Mamy tu i tak zielone takie listki i na drugiej stronie przepiękne właśnie takie elementy do wycięcia, no śliczne są, to można właśnie jako kieszonkę sobie użyć, no przepiękne grafiki. Tu mamy w takim fiolecie właśnie takie kwiaty, potem tu wianki, prześliczne napisy, tu z tej strony są po angielsku, więc ja Wam pokażę tutaj z tej po polsku. Naprawdę fajne też napisy. Takie romantyczne, a ja właśnie będę potrzebowała tej kolekcji do romantycznego albumu, ale nie chcę Wam za dużo zdradzać. Jak zrobię, to Wam pokażę. Fioletowe listki, znowu zielone jakieś takie róże. Je można fajnie łączyć z tymi fioletowymi kolekcjami z Craft O'Clocka. Tak mi się wydaje, że będą pasować. Tu właśnie też liście, tutaj takie. Kolejne piękne elementy do wycięcia. Zielone kropeczki. Fioletowe kropeczki. Tutaj takie znowu zielone tło.
Przepiękny kolejny arkusz, bardzo mi się podoba. No i od początku. I właśnie w tej wielkości fajnie uciąć na albumy. To jest chyba moja ulubiona wielkość, jeżeli chodzi o korzystanie z takich w albumach, bo dosyć sporo się wykorzysta. I fajnie właśnie, że wprowadzają kolekcję w tej wielkości A4 na swoje kolekcje. No i kolejną to jest coś, co Wam szybko pokażę, bo to na pewno już każdy zna, ale jakby jednak ktoś chciał zobaczyć, jak nie, to sobie przewincie kawałek, to pokażę. I to będę z tego robiła album dla mojej córki, właśnie kotowy, bo moja córka jest fanką kotów, więc na pewno jak się wreszcie zabiorę, wiem, że ostatnio dużo mówię o tych albumach, a coś nie widać, bo wiecznie coś innego jest do zrobienia, to teraz muszę ogarnąć wszystkie wymianki po prostu i się zabieram. Więc tutaj tak, elementy do wycięcia. O. I tu są po dwie strony. I ona nie jest właśnie najtańsza, bo jednak te kolekcje są droższe, ale to właśnie dlatego, że tu jest więcej arkuszów. Bo ile tu konkretnie jest? 12. I plus jeszcze gratis ten, nie? Z elementami do wycięcia. Więc tu mamy po dwie z tym kotem. Z tymi kotkami też i z takim drzewem. Potem też taka. Ja jeszcze mam w ogóle tą stronę akurat jeszcze jedną, bo kiedyś kupowałam sam ten jeden arkusz. No, takie kwiaty śliczne i kropeczki. I właśnie te kwiaty, co kupiłam sobie dodatkowy arkusz z tą okiennicą. No i oczywiście karty. Ja też je akurat kupowałam kiedyś osobno i mi się bardzo fajnie przydały do przepiśników, więc no, będę miała na nowo. Także mimo, że ta kolekcja już jest naprawdę długo, to nam się dalej tak podoba, mimo, że nie lubię za bardzo czerwieni i granatu, ale ta kolekcja po prostu jest urocza, te kotki po prostu, no nie wiem. No i kolejna też, która niedawno wyszła, Joyful Kids od Scrap and Me. Ja jeszcze z tamtych papierów też chyba nie miałam, więc ja sobie tak ostatnio kupuję z różnych kolekcji, żeby zobaczyć jakości tych papierów. Sprawdzam sobie wszystkie, jak już. Ale ta po prostu mi się tak spodobała na to, co mam, co chciałam zrobić, bo na pewno w chwili wolnej, kiedy wreszcie będę mogła zrobić coś dla siebie, nie dla kogoś, to powstanie album z przedszkola dla moich dzieci. I teraz zastanawiam się, czy połączyć tę kolekcję, bo tą kolekcję i zrobić im jeden album z różnych przeżyć w przedszkolu dla synka i dla córki i wtedy mogę spokojnie użyć wszystkich papierów, czy po prostu kupić jeszcze drugą i bardziej tych różowych używać dla córci, tych niebieskich bardziej dla chłopca, choć z drugiej strony w przedszkolu też są dziewczynki i chłopcy, także nie wiem, no zobaczę, co tam z tego stworzę, ale nie wiem, czy nie będę musiała dokupić do tej kolekcji coś, bo naprawdę na album właśnie przedszkolny, no świetna kolekcja, po prostu idealna, te elementy do wycięcia są prześliczne. Potem mamy taką dziewczynkę z kotkiem, tu króliczek z prezentem i z tyłu takie serduszka, to są serduszka malutkie. Tu mamy chłopców bawiących się gdzieś tam na dworze, huśtawka, w tle cyferki, baloniki i też serduszka takie żółte. Tu znowu baloniki u góry lecące. Tutaj dziewczynka z balonikiem, z piłką, tu na kocu. I takie kolorowe serduszka. Tu znowu latawce są u góry, a na dole chłopcy grają w piłkę. Tu mamy jeszcze klocki i z tyłu paski. Tu znowu mamy tą dziewczynkę z balonami, huśtawkę, w tle serduszka i znowu baloniki. A tu są cyferki na niebieskim tle. I tu mamy właśnie u góry takie serduszka przechodzące właśnie z fioletu w niebieski i potem taki zielony. I tu są te dwie dziewczynki, a tutaj króliczek, kotek, zabawki, a z tyłu znowu paski w bardziej odcieniach dla dziewczynek. Także naprawdę przepiękna kolekcja, strasznie mi się podoba. Także zadowolona jestem z tego, że kupiłam tą. No i za chwilę Wam pokażę zakupy z zielonych kotów. No i sklep Zielone Koty. Jak zawsze mnie nie zawiódł.
Czyli znowu dodał gratis. Myślę, że to już jest wszystkim wiadomo, że ten sklep akurat zawsze, choćby przy najmniejszych zakupach, doda te gratisiki, co jest bardzo miłą niespodzianką. Zawsze wiemy, że możemy coś tam oczekiwać fajnego. Zawsze jest to niespodzianka i naprawdę są rzeczy, które gdzieś tam są przydatne. Tym bardziej, że metali nigdy za dużo nie mam. Oni zwykle dodają właśnie jakieś metale i właśnie jakieś różne skrawki papierów. Tak najczęściej, choć zdarzają się też inne rzeczy, jak dziewczyny pokazują. No i ja tam chyba zrobiłam dopiero drugi albo trzeci raz zamówienie, ale właśnie widzę też u dziewczyn. I tak, mamy zawieszki przeróżne. Mamy tutaj kurki, chyba trzy. Dwa takie króliczki trzymające jajeczka. Pięć łapek z napisem handmade i takie fajne właśnie bardziej w innym już kolorze takie fajne duże króliki. Także naprawdę na Wielkanoc fajna sprawa. Wiadomo, że ta łapka też zawsze do pracy dla kogoś się przydarzy, ręcznie robiona. No i teraz mamy paseczki. Tak jak u dziewczyn ostatnio widzę, dodają teraz paseczki z tych nowych kolekcji z Craft O'Clock. Co prawda troszkę liczyłam na te z Age of Technology, mi się bardzo podobały. A właśnie ich osobno chyba nie da się w żaden sposób kupić. No ale no nie dostałam akurat z tamtego. Tu dostałam dwie z tego Creative Reverie. Ja akurat tą kolekcję mam, więc szkoda, że akurat z tej kolekcji nie było troszkę więcej, bo by mi się faktycznie przydały do jakichś belibendów czy czegoś. No ale chociaż dwa dostałam, także fajnie. Tu mamy te piękne bratki i te fioletowe tło, a tu mamy takie... Chociaż... To nawet nie wiem, czy nie jest kary Iliny. Nie wiem. Chciałabym się zastanowić. Także tu mam takie dwa inne. Tu mam sporo pasków. W ogóle to już jest kolekcja ta... Humi Beard, coś tam. I tu mamy takie właśnie gniazdko z jajkami, a z drugiej strony mamy takie jakby półwianka. Także tego mam najwięcej. No nie mam tej kolekcji, bo jakoś tak nie przemówiła do mnie, mimo że jest taka vintage'owa, jakoś tak nie do końca moje klimaty, ale do vintage'owych prac jako dodatek na pewno sobie coś z tego powycinam. Bo same te papiery jako tło gdzieś tam dodać, czy sobie skrawki papieru, czy cokolwiek, to fajne. Te jajeczka też tu są fajne. Tu akurat mam już po dwa, czy po trzy. No, tu mam akurat cztery z takim ptaszkami i z drugiej strony mamy też te gniazdko. Ale słuchajcie, jak je połączę z tymi, to będę miała chyba... Nie, nie łączą się. Tu mam takie kwiatuszki i nutki. Tych jest po też cztery. Chociaż nie, bo tu jest z drugiej strony też coś innego. Tu mamy znowu te gniazda takie. No także przeróżne za to z tej kolekcji. Także fajnie, no na pewno do wykorzystania. Także no fajny w ogóle gest. Także już nie narzekam, bo i tak fajnie, że coś takiego dają. Bo tak jak mówię, na przykład na strychu w ogóle raczej tam gratisy to są naprawdę, jak są to takie dosłownie drobne, a tutaj jednak zawsze możemy liczyć na te zawieszki. Także fajna sprawa ze strony sklepu. Kupiłam sobie Sizzle, bo ostatnio w Actionie widziałam, nie wiem czy właśnie są w zieleniach czy nie, ale ja ostatnio widziałam non-stop żółty i taki kremowy, a wiadomo, że do wielkanocnych czas najczęściej się jednak używa tego zielonego, czy do jakichś stroików, czy czegokolwiek, więc sobie kupiłam zielony i zdziwiło mnie, że jego jest aż tak dużo, no ale fajnie, przyda się. Kolejną rzeczą to sobie kupiłam takie Artistico właśnie, nawet nie wiem jak to się nazywa, no ale takie wiecie, drewienka, one są dość grube, takie kury, zobaczę co z tego tam wyjdzie, i to już bardziej do ozdabiania, mały, znaczy średni to jest chyba i mały, albo duży i mały, już nawet nie wiem, ale takie właśnie króliki na podstawce, będę miała w planie je ozdobić. A czy mi coś z tego wyjdzie, to zobaczymy, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłam, także zobaczymy, czy się troszkę pobawię. I wzięłam sobie jeszcze taki koszyk wielkanocny z kokardą, właśnie bardziej na prezent dla kogoś na Wielkanoc, żeby zrobić. Jedno chciałam dla siebie, drugie dla kogoś, także zobaczymy, czy mi w ogóle wyjdzie, czy będzie co dać. I ja ogólnie w tych sklepach teraz nie chcę robić zamówienia już długo, długo, jeszcze tylko sobie chcę raz zrobić, bo zapomniałam kilku rzeczy, a między innymi coś, co muszę mieć, bo do Booksa po prostu 3D tekturki zapomniałam, więc na pewno jakieś drobne jeszcze gdzieś tam zrobię.
ale to chyba wtedy będą już naprawdę ostatnie. I jeżeli chodzi o takie sklepy internetowe, to już było takie większe. Jeżeli chodzi o kolekcję, większe moje ostatnie zamówienie i do czasów, nie wiem, końca wakacji. Bo jednak teraz bym chciała już odkładać, wiadomo, są święta, zbliżają się wakacje, więc troszkę muszę się powstrzymać już z tymi zakupami. Ale też na razie nie zamawiam. Jedynie co to chyba będę tylko jeździła do Actiona, bo tu, nie wiem, musiałaby być naprawdę siła wyższa, żebym tam nie jeździła. Tym bardziej, że u mnie w mieście teraz są dwa Actiony, to już w ogóle ciężko, żeby tam nie jeździć. I tam naprawdę są tanie, fajne rzeczy, także. Ale jeżeli chodzi o takie zakupy, to niestety już wypisałam sobie tylko to, co dosłownie zapomniałam, już żeby nic nie przeoczyć, i już tam robię zapasy. Tak, dlatego też były te birmate, sobie dokupiłam, ale policzyłam, że jeszcze chyba ze 4 muszę dokupić na wszystkie albumy, które tam chcę sobie zrobić. I kupiłam sobie takie bazie. Ostatnio kupowałam plastikowe, a te są takie bardziej naturalne. Znaczy, naturalne, nie naturalne, ale wiecie, bardziej już. Nie typowy plastik, tylko bardziej z takich sztucznych, więc żeby też mieć do prac. Tamte bardziej do stroików. No i jeszcze sobie wzięłam te kwiatuszki. Lubię brać te kwiatki, bo one są, nie są za drogie, a one zawsze gdzieś tam do kompozycji. Bardzo często używam właśnie tych. Już widzieliście kilka moich prac z tymi kwiatkami. I tym razem jeszcze wzięłam sobie w takim kolorku. Bardziej brzoskwiniowym, tylko na kamerze też troszeczkę jest inny, mniej taki żywy. No i tutaj takie jakieś różowe, śliczne, małe kwiatuszki bardzo mi się spodobały, więc stwierdziłam, że sobie dobiorę. Kwiatki no nie są też najtańszą rzeczą, ale jakieś takie po 3 złote, czyli ile one tam były, to sobie można zawsze dobrać. Kolejną rzeczą to są tekturki. I tak, zamówiłam sobie takie właśnie wianuszki, które fajnie w kartkach się sprawdzają. To są je po 3, to są te z wycinanki i bazie. I miałam mieć inne, ale powiem wam, że brzydsze. Ale pani za mnie zadzwoniła, że akurat ich nie ma i czy może dać inne i w zamian tego nawet dwa wzory, żebym miała z czego wybierać. Więc też bardzo to lubię, że właśnie sklep naprawdę się stara, żeby klient był zadowolony. Także wymieniła mi to na jeszcze lepsze niż ja zamówiłam. Jakoś tych nie widziałam, jak przeglądałam, albo po prostu nie przejrzałam wszystkich stron. Tutaj takie fajne ażurowe króliczki, więc bardzo jestem z nich zadowolona. I tym bardziej, że miałam mieć tekturki, gdzie były dwie w paczce, tu są już trzy króliki, a w tym drugim, co dostałam, jest ich dosyć wiele, z takimi fajnymi właśnie, jak ja lubię, zawijaskami, więc trafili w mój gust, także cieszę się. Kolejną rzeczą to już też tutaj będą różne papiery. I tak, zamówiłam sobie napisy jeszcze z tego Forest Dream, bo właśnie też ostatnio się zorientowałam, że po polsku są z dwóch stron, a ja wzięłam sobie tylko jeden arkusz i są dwie różne, więc zamówiłam sobie ten arkusz. I tą kolekcję sobie też zamówiłam, ale stwierdziłam, że jeszcze dodatkowo sobie wezmę jeden arkusz z tymi elementami do wycięcia. Jakby mi gdzieś tam brakowało, albo po prostu do innego albumu dziecięcego można te miesiące sobie użyć. Czy też zrobić właśnie kartkę z dinozaurami, bo mój synek lubi właśnie dinozaury i też myślę, że innym chłopcom można zrobić fajne kartki właśnie takie dinozaurowe. Także stwierdziłam, że sobie wezmę. No i już najpierw może wam zacznę, pokażę wam te starsze kolekcje, które już dobrze znacie. Więc myślę, że dobrze znacie, przynajmniej większość. Więc możecie sobie przewinąć, bo kupiłam sobie, słuchajcie, tą z fabryki dekoru Dino Baby. I tu z tyłu mamy zawsze grafitowe paski. One akurat z jednej strony są po angielsku, więc na pewno użyję, bo z drugiej to wiadomo. Więc wiadomo, że tą stronę będę używała tutaj. Ale myślę, że są tak proste napisy, że każdy zrozumie i mogą takie być. No. Pierwsze zęby, pierwszy uśmiech, no i ulubiona zabawka, no przeróżne takie. Także bardzo fajne są te napisy. I tak jak mówię, każdy jest, myślę, zrozumie takie podstawowe. No to mamy takie tagi, tym bardziej, że ja tą kolekcję kupiłam nie dla nikogo, tylko dla siebie, także.
bo my bardzo dużo jeździliśmy po jakichś takich parkach z dinozaurami. I w tym roku wybieramy się do jeszcze innego, w którym nie byliśmy, więc na pewno powstanie album z tych wszystkich trzech parków jeden. Dlatego właśnie chciałam dużą kolekcję. I tu mamy tak, takie księżyce i właśnie takie jakby zabaweczki. I tu też są po dwa arkusze, takie same, jak widzicie. Stópki jakby dinozaurów. I takie skorupki z wykluwającymi się dinozaurami. Tu mamy takie coś i takie właśnie listki. Kolejne to są trójkąciki i paseczki. Takie fajne dinozaury. I krata fioletowa. Oraz właśnie te dodatkowe elementy do wycięcia z napisami. Także bardzo fajna kolekcja. I coś, co chciałam kupić ostatnio w sklepie na strychu, ale niestety nie było już dostępne i po południu, jak patrzyłam, jeszcze była, ale wieczorem przy składaniu zamówienia okazało się, że już jest niedostępna. Także zamówiłam sobie w Zielonych Kotach. A właśnie szkoda, bo tam właśnie było minus 10% na wszystkie papiery z Mintaja. Także też dlatego chciałam tam, ale no, już dopłaciłam te parę złotych i kupiłam w Zielonych Kotach. Także no, na strychu nie mają, nie wrzucają raczej gratisów, ale za to też często są tam przeróżne promocje, z których naprawdę można skorzystać. Także też czasami są takie promocje, że jak się wyda ileś tam złotych, to można sobie gratis wtedy wybrać. Więc na tej zasadzie tam są bardziej takie rzeczy. Ale no to wtedy trzeba szukać jakiś tam. O, i tu też są po dwa arkusze takie same. Tu mamy takie fajne okienice. Co prawda te papiery są ciężkie do robienia albumów, bo wyciąć te grafiki jest ciężko. Jednak będę coś tutaj kombinować, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Jeszcze nie miałam z Mintaja. Już mniej więcej patrzyłam, jak to mogę sobie powycinać. No to już jest lepsze, bo tutaj wiadomo, tu możemy sobie już obojętnie co wyciąć. Ale tak jak są te grafiki duże, no to już jest problem. Tu jak mi zostaną jakieś ścinki, to zawsze można te ptaszki, piórka osobno sobie jako elementy do wycięcia powycinać. Takie chmurki mamy. O. I te rameczki z kartami. O. Także to są naprawdę no przeurocza kolekcja. Taka właśnie w pastelowych kolorach, taka troszkę shabby chic. Więc myślę, że jak się dołoży do tego z Floral Books te właśnie kwiaty w kolorach też takich, to fajnie by mu pasowały. I także tych elementów do wycięcia też można użyć stamtąd. I kolejne kolekcje to są nowe kolekcje z Lemoncrafta. I głównie też po nie zrobiłam dodatkowe zamówienie, bo strasznie mi się spodobały. Ja najpierw widziałam tą wielkanocną i śliczna jest, a potem chyba bodajże u Mona Art, ale też nie jestem pewna, widziałam pozostałe właśnie takie bardziej dziecięce, więc też dzięki niej zamówiłam sobie te. No fajnie, że je pokazała, bo nie wiedziałam, że są, a no prześliczne. Więc tak, tutaj mamy takie kwiatuszki. Więc właśnie te hole są fajne po to, żeby ktoś inny sobie podejrzał i wiedział, co jest nowego. Bo ja sama właśnie z bardzo dużo rzeczy znalazłam przez hole zakupowe. Chyba najwięcej tam idzie fajnych rzeczy znaleźć, czy w jakichś podsumowaniach roku. Także to wiecie, ja tak nie kręcę, żeby wam się pochwalić, co tam kupiłam, tylko właśnie jakby ktoś coś chciał. Także jak chcecie znać jakąś cenę czy cokolwiek, to pytajcie. Piękne. Zobaczcie, jakie to są przepiękne grafiki. Aż no, na Wielkanoc po prostu. Myślałam, że nie będę robiła w sumie wielkanocnego albumu, ale stwierdziłam, że no jednak jakiś taki mały album, bo ja jakoś Wielkanocą nie robię, nie wiadomo ile zdjęć. Bo jednak to są krótsze święta i takie no gdzieś tam. Bożego Narodzenia zawsze mam więcej zdjęć o wiele. Ale jednak jakiś mały albumik bym sobie chciała zrobić, także ta kolekcja na pewno, tylko nie wiem kiedy, czy już po świętach, czy przed, bo
Mam już zaplanowane, co będę robić i nie wiem, czy po prostu zdążę. Nie wiem, to już było, czy nie było. Chyba już było. Tak. No, także przepiękna kolekcja, to jest właśnie po dwa. Tu jest ogólnie 16 różnych wzorów dwustronnie nadrukowanych. No, także naprawdę też właśnie fajna wielkość bloczku, przepiękny papier. A druga, którą, druga i trzecia, którą Wam chciałam pokazać, tylko one są jakby takie same, tylko są wersja dziewczęca i chłopięca, czyli Girls Little World i Boys Little World. I najpierw Wam pokażę tą chłopięcą. I tu mamy taki jasny bardzo materiał i przepiękne różne wianki i kwiaty do wycięcia. I coś, co mi się podoba, że jest tutaj od razu taka ramka biała, więc fajnie będzie też wycinać wokół tej ramki. Od razu wiadomo gdzie. Tu takie listki, które można jako papier tło wykorzystać, albo też sobie je powycinać. Więc i tu mamy przefajne napisy. I różne takie znaki przerobione na dziecięce, typu tupe, przyjaciele i różne takie. I tu mamy z drugiej strony po angielsku. No, tu mamy taki brąz, taką tkaninę jakby, materiał i taką kratę. Tu kropeczki. No bardzo ładne kolorki są. No i tu mamy elementy do wycięcia, znowu przepiękne. Niebieskie tło takie granatowe i krata. Tu mamy gwiazdeczki. Potem takie. I tu właśnie łatwo do albumów powycinać, bo wiadomo, to możemy osobno, to osobno, czy tutaj jakiś pasek. Tu już mamy fajne tło jedno, także czy na odwrót. Także myślę, że tutaj nie będzie problemu z wycinaniem. Tym bardziej, że faktycznie z jednej strony są te ciekawsze wzory, a z drugiej już takie mniej, także no, także tak się prezentuje chłopięca wersja, a tutaj Wam pokażę teraz dla dziewczynki jeszcze. Dla dziewczynki mamy tutaj kropeczki różowe i niebieskie. Potem mamy znowu napisy. O. Znowu po angielsku z drugiej strony. Tu mamy znowu krateczkę. Też właśnie takie różne wianuszki, tylko wiadomo w różu. I tu mamy takie coś, takie kwiatki, serduszka i biały pasek u góry. I tu jest tak samo, tylko na niebieskim tle. Właśnie taki bardzo pastelowy, dziewczęcy bloczek. Fajne znowu elementy, no przecudne są te elementy. Nawet na Wielkanoc tu można coś, te króliki użyć. O. Piękne. Szkoda, że dziewczynka jest zasłonięta, ale fajnie to nawet wygląda. I tu w ogóle sam ten motyw, takie kwiatki i koronka, bardzo mi się podoba. No tu już jest dziewczynka niezasłonięta. Króliczki. O. Kropeczki znowu. I tu jest już chyba od początku, tak. Także znowu mamy to samo. No, także naprawdę bardzo fajne kolekcje. Strasznie mi się podobają, także zadowolona jestem z tych zakupów. Będzie z czego tworzyć, więc też szykujcie się na jakieś albumy. Jakby dłuższa przerwa była, to znaczy, że tworzę albumy, bo je się wiadomo dłużej robi. Także zobaczę teraz, jak będzie potem z filmami już w dalszym, może już nie w marcu, bo jeszcze tam będą kartki, ale już od kwietnia myślę, że będę bardziej albumowo. Zobaczymy, jak to będzie. Ale jeszcze Wam chciałam pokazać jedne zakupy ze sklepu takiego papierniczego, ale dosłownie drobnostki. No i w takim papierniczym kupiłam sobie tylko blok techniczny z kolorowymi kartkami. Czasami się takie przydają, czy do robienia jakichś kwiatków, czy czegokolwiek. Także sobie dokupiłam. I taki blok techniczny z czarnymi kartkami, ale z niego jestem mniej zadowolona, bo ma bardzo cienką gramaturę. Jest jakby pół na pół z rysunkowym. Nie jest taki typowy techniczny, także tutaj w tych blokach też trzeba uważać, bo no do jakichś takich, gdzie będę oklejała matę, z drugiej strony do zdjęć się przydadzą, ale no, myślałam, że będzie grubszy. I coś, co chciałam Wam pokazać też fajnego, kupiłam taką piankę dekoracyjną.
tylko ona była wielkości A4, z tym, że ja tutaj na wymiankę, a nie ostatnio kawałek docięłam, żeby też miała. To jest taka pianeczka, z której to jest takiej grubości, ale można z niej fajnie wycinać różne elementy. Dziewczyny też mówiły, że z takiej pianki wycinają napisy, więc zobaczymy jeszcze, jak to tam będzie się prezentowało w takich właśnie przeróżnych kolorach. No, także zobaczymy, ale myślę, że można coś ciekawego tutaj zrobić z tego. No, jest taka fajna, błyszcząca. Mogę to szeleścić. I zaopatrzyłam się, słuchajcie, w zapas Bristoli. Ja lubię używać Bristoli, o ile są takie grubsze. No, ja już mam sprawdzone jedno miejsce, gdzie są troszkę grubsze te Bristole. Do oklejania baz albumowych, jak są nieduże, bo może takie większe to faktycznie nie wytrzymałoby i mogły pękać. Ale ja oklejam albumy według tego, co pokazywała Ania Tworzy. Na razie tylko z tego, z jej korzystałam tutorialu na oklejanie albumów. Co prawda też chcę skorzystać z jakichś innych tutoriali, zobaczyć też, jak dziewczyny właśnie inaczej jeszcze oklejają, czy są jakieś inne pomysły. Ale no, na razie jak zrobiłam z Anią, to tutaj mi się do tej pory nie mam zastrzeżeń. Żadne albumy mi nie pękają, wszystko się fajnie trzyma, także na razie robię z nią. Też nie robiłam jeszcze takich jakichś, nie wiadomo jakich, dużych albumów, więc też może dlatego, może w takich by coś mogło pęknąć, ale w tych, co ja robię, to taka gramatura i taki Bristol mi wystarcza, nic mi się z nimi nie dzieje. Wiadomo, że też nie biguję jakoś nie wiadomo jak mocno właśnie, bo to też głównie ma tutaj dużą rolę, żeby nie przyciskać za bardzo, ale no, takie różne kolory. Żałuję tylko, że nie znalazłam czerwonego i takiego ciemniejszego zielonego, ale to już przed świętami będę się martwić na takie, bo jednak w tym roku też nie znalazłam i nie zrobiłam na czerwonym właśnie takiej bazie albumu, a fajnie by wyglądał. Ale do jakichś takich dziewczęcych właśnie albumików, takie różne róże, niebieskie, fiolety czy inne, to sobie znalazłam. I przy okazji właśnie w takim brązie, który bardzo lubię, takie odcienie naprawdę, więc tutaj aż wzięłam sobie aż dwie i też czarny, który też bardzo często używam. I znalazłam sobie też coś, co dłuższy czas szukałam, bo mnie jakoś tak nie było, czyli taki papier pakowy. Z nich można fajnie robić długie harmoniki, czy jakieś właśnie dodatki do albumów takich vintage'owych. Też pokazywała fajne różne sposoby na takie rzeczy z Krapiusta. I zresztą w jej albumie, znaczy w albumie od niej mam taką fajną harmonikę właśnie z czegoś takiego podobnego. Nie wiem, czy to akurat jest taki papier, ale myślę, że też się świetnie do tego nada. Do jakiejś mniejszej harmoniki właśnie zobaczymy, no ale jest bardzo długi i jego jest naprawdę sporo, także będę miała z czego robić jakieś takie dodatki, tego też nigdy nie za dużo. Także no, to tyle jeżeli chodzi o moje zakupy właśnie w takich sklepach innych niż Action ostatnio. Także ja się z Wami już żegnam, mam nadzieję, że dotrwaliście. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia, popołudnia czy wieczoru, zależy kiedy oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!